Dzień dobry, kochani. Ja już się tutaj z wami połączyłam. Dajcie mi znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Pomachajcie tutaj do mnie, żebym wiedziała, że jesteście ze mną. O, cudownie, pierwsze osoby są z nami. No, kochani, także ja się bardzo cieszę. Dzień dobry, poczekamy na wszystkie osoby. 200 ponad osób mi kliknęło, że ta godzina, więc mam nadzieję, że dołączą do nas. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry, ach, jak miło, fajnie. Kochani, po pierwsze mam nadzieję, że mi się ten live na końcu uda zapisać. Bo to jest mój pierwszy samodzielny live. Nie jest to proste, ale już mnie tutaj moje znajome z Instagrama poinstruowały, że na końcu jest zapis, wszystko się uda, także live będzie jak najbardziej będzie zapisany. Poczekam jeszcze na kilka osób i będę odpowiadać na wasze pytania. Starałam sobie je zebrać w taką jedną spójną kupę, żeby wiedzieć, od czego zacząć. No i najwięcej pytań, kochani, było o dawkowanie leków homeopatycznych, więc od tego, kochani, zacznę, żeby wam w końcu raz na zawsze wytłumaczyć, jak postępujemy z lekami homeopatycznymi. Także od tego zacznę, dajcie mi znać, czy od tego będzie dobrze. Dzień dobry, o jak miło, jest już 70 ponad osób. Dobra, kochani, minutka minęła, myślę, że osoby, które miały być, dołączyły, może ktoś przyjdzie w trakcie live'a, ale my już zacznijmy omawiać. Kochani, chciałabym właśnie zacząć od dawkowania leków homeopatycznych, bo to jest pytanie, które mimo, że mój profil bardzo aktywnie działa od półtorej roku albo i nawet dłużej, to jest pytanie, które najczęściej pojawia się z waszej strony. Czyli jak już wiecie, jaki lek podać, czy to jest w gorączce, czy to jest w biegunce, czy to jest przy kaszlu, to gubicie się w dawkowaniu. A ja bym chciała, żeby raz na zawsze to zostało wybrzmiało dobrze z moich ust i postaram się wam tak bardzo przyzwoicie powiedzieć, jak postępujemy z dawkowaniem. W momencie u mnie zawsze są trzy granulki. Może pacjenci, którzy są ze mną już dłużej, wiedzą, że Domivita, trzy granulki to jest podstawa, więc nie ma znaczenia, czy dziecko ma rok, czy dziecko ma 10 lat, czy dotyczy to was, osoby dorosłej, czy seniora. Ilość tak naprawdę granulek homeopatycznych nie ma najmniejszego znaczenia. Są homeopaci, którzy dawkują jedną kulkę, są homeopaci, którzy lubią parzystą ilość kulek, a ja się nauczyłam i moja praktyka sprawdza się, że trzy granulki to jest taka podstawa, czyli zawsze jak cokolwiek się dzieje u waszego dziecka, czy u was samych, to bierzecie pod język trzy granulki danego leku. Sytuacja ma się troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o te malutkie granuleczki, jak w oscillococcillum. Osoby, które miały do czynienia z oscillococcillum, wiedzą, o czym mówię, bo to są takie mikrogranulki i czasami takie przechodzą z Heliosa, albo takie dostajecie z apteki z Remedii z Austrii. Więc wtedy trzy granulki odpowiadają 10 tym mikrogranulkom, takim jak oscillococcillum. Czyli na przykład, jeżeli cokolwiek się dzieje i ja wam nawet szybko odpowiem, proszę podać, nie wiem, arsenicum album, to wy już wiecie, że podajecie trzy granulki. Jeżeli chodzi o niemowlaki, czy dzieci poniżej pierwszego roku życia, gdzie boicie się, żeby one się nie zachłysnęły tymi granulkami, żeby się nie zadławiły, to możecie wrzucić na łyżeczkę plastikową, nalać wodę, do tego dorzucić granulki i poczekać, aż one się rozpuszczą. I wtedy również rozpuszczacie trzy granulki, to jest dawka dla niemowlaka, tylko w formie rozpuszczonej. Czasami jest jeszcze tak, że możecie to nabrać na strzykawkę i dać prosto pod języczek dla dziecka. Także bezpieczniej dla takich bardzo malutkich dzieci to jest rozpuszczenie w wodzie w niewielkiej ilości. Dzieciaki 10, 11 miesiąc, słuchajcie, uczcie ich ssać granulki. Moje czy pogryzą,
czy połkną, tylko żeby nie wypluły. Natomiast jeżeli dziecko pogryzie granulki, one w dalszym ciągu działają. Jeżeli dziecko tylko w momencie, kiedy wypluje, możecie taką dawkę powtórzyć. Natomiast wszystkie pozostałe formy są jak najbardziej dopuszczalne. Jedyna opcja, jedyne chcę przestrzec przed tym, żeby to nie było z jedzeniem. Czyli na przykład dzieci starsze zjedzą sobie obiadek czy kolację, dajecie granulki i poczekajcie takie z 5 minut i to już będzie odpowiedni czas nawet na podanie granulek. Natomiast jeżeli tyczy się to bardzo małych dzieci, które na przykład spożywają tylko mleko, mleko mamy albo mleko modyfikowane, możecie je rozpuścić również w mleku. Także jeżeli chodzi o to dawkowanie, to mam nadzieję, że zostało to już mocno zrozumiane, że 3 granulki to jest u mnie taka podstawa. Druga rzecz, o którą bardzo, bardzo często pytacie, co się stanie, jak dziecko zjadło całą fiolkę. Zdarzyły się przypadki, że w panice mama do mnie dzwoni: Jezus, Maria, Pani Dominiko, dziecko po prostu się bawiło granulkami, wysypało i wzięło naraz całą fiolkę. Kochani, nic się nie stanie. Ta cała fiolka jest traktowana jako jedna dawka. Problem byłby wtedy, kiedy by dziecko na przykład wzięło sobie 3 granulki, za 5 minut kolejne 3 granulki, a za godzinę następne. Czyli wtedy to są 3 podane dawki i faktycznie taki lek można antidotować, czy to kamforą homeopatyczną, czy nawet większą ilością kawy. Można dziecku 2-3 łyżeczki kawy podać i to też zneutralizuje działanie leku homeopatycznego. Natomiast jeżeli ono weźmie sobie całość na jeden raz, to nic Wam się nie stanie, tym bardziej jak jest to potencja, powiedzmy, do CH30. Ja nie mówię o tych potencjach wyższych, gdzie mamy do czynienia 200-1000. Natomiast jeżeli chodzi o potencję CH30, nic się dziecku nie stanie. Obserwujcie oczywiście dzieciaczka, natomiast tutaj jest to traktowane jako jedna dawka. Jeżeli Wasi mężczyźni czują się lepiej, jak dostaną większą ilość, bo na przykład co to jest 3 granulki na moją wagę, dajcie mu tych 5 granulek, to dalej jest jedna dawka. Dlatego na przykład jak są też sytuacje, gdzie do mnie na przykład piszecie i została jedna granulka leku, to też on będzie działał. Dla bezpieczeństwa ja zawsze mówię, że 3, natomiast tak jak Wam wspomniałam wcześniej, są homeopaci, którzy używają jednej granulki i to jest wszystko. Tutaj jest bardzo fajne pytanie, czy potencja CH30 może zastąpić 9 czy 15? Nie, kochani. W lekach homeopatycznych nie ma zastępstwa. CH9 jest to 9-krotne rozcieńczenie danego leku, 15 jest to 15-krotne rozcieńczenie, a 30 to aż 30-krotne. Czyli potencja CH30 jest potencją mocniejszą. I jak macie stan taki ostry, wysokiej gorączki i tak dalej, ja jestem zwolennikiem przynajmniej podania CH30. Są sytuacje, gdzie możecie na przykład podać wyższą potencję w przypadku arniki, jak dziecko się uderzy, krwiak Wam rośnie w oczach i był to bardzo silne uderzenie w głowę, nie zastanawiacie się, kochani, dajecie CH200 i obserwujecie. Jeżeli po 2 godzinach dalej jest jeszcze sytuacja, gdzie krwiak się powiększa i dziecko jest śpiące, podajecie drugą dawkę. W momencie, kiedy dziecko po arnice CH200 zacznie biegać, bawić się, wróciło do żywych, nie ma potrzeby podania następnej dawki, a za chwilę widzicie, że guz już praktycznie się wchłonął. Natomiast w sytuacjach uderzenia głową, gdzie jest zagrożenie dużego krwiaka, jakiegoś wylewu, CH200 i tutaj jak najbardziej arnika jest bezpieczna. Natomiast 9 i 15 w moim przekonaniu i z mojego doświadczenia jest to zdecydowanie za nisko, więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby podawać przynajmniej te CH30 i dlatego je znajdziecie u nas też w tej domowej apteczce. Leki polecane to są wymienione leki w tych potencjach od CH30. Czy potencja CH9 jest najsłabszym lekiem? Nie, są jeszcze potencje CH5, więc one będą słabsze. Natomiast CH9 jest to jedną ze słabszych potencji faktycznie i taką słabą potencję
tylko i wyłącznie zastosowanie będzie miała potencja w ropniach, w sytuacjach, gdzie my chcemy coś wyrzucić na zewnątrz. Czyli na przykład, kochani, macie duży ropień okołomigdałkowy. Chirurg chce Wam go rozcinać albo jest zagrożenie, że coś tam się stanie. Czyli na przykład wtedy heparsulfur to jest pierwszy lek, który będzie działał na takie zamknięte ropnie, i sylicea. To są dwa leki, które otwierają i pomagają wyropieć substancji tej, która jest zawarta w ropniu na zewnątrz. Wtedy potencja CH9 jest jak najbardziej uzasadniona w tych sytuacjach okołoropniowych, czyli mamy na przykład wbitą mocno drzazgę, utknięte ciało obce, gdzie organizm otorbił to płynem, czyli jest to tak zwany, po prostu tworzy się ropień albo jest nawet jakaś drzazga mocno ukryta. Wtedy sylicea CH9 będzie bardzo dobrym remedium na taki stan, bo on pomoże otworzyć tego ropnia i wydostać się tej substancji na zewnątrz, czyli mamy znowu powrót do prawa homeopatii od środka na zewnątrz, czyli w momencie, kiedy coś się otorbiło, żeby miało ujście na zewnątrz, heparsulfur czy sylicea jak najbardziej w potencji CH9. I tutaj, kochani, trzeba obserwować, bo taką potencję można powtarzać nawet co 15 minut. Czyli jeżeli dziecko na przykład bardzo płacze, gardło jest salusieńkie, zawalone, zaropiałe, czujecie, że ten zapach jest po prostu nie do zniesienia i dajecie, powiedzmy, heparsulfur, bo jest jeszcze obrzęk i związane to z gardłem, heparsulfur 9, to po 15 minutach możecie dawkę powtórzyć do momentu, kiedy dziecko się uspokoi. Kiedy dziecko powie, mamo, jeszcze coś tam czuję, ale zdecydowanie lepiej mi się przełyka, zdecydowanie lepiej ja funkcjonuję. Więc wtedy jakby można powiedzieć, że stan jest opanowany i nie ma potrzeby podawania kolejnej dawki. Więc chciałabym, żebyście sobie zapamiętali, że w takich ciężkich, mocnych ropniach te dziewiątki, czyli heparsulfur 9 i sylicea 9, w stanach uderzenia głową, krwiaki, zagrożenia, nawet wstrząsem mózgu, to jest arnika, ale drugim lekiem, który będzie chronił Was i dzieci przed uderzeniem głową, i to jest wstrząs mózgu, zapamiętajcie sobie, kochani, to jest natrium sulfuricum i również polecam go mieć w domowej apteczce w potencji CH200. Zdarzały mi się przypadki, gdzie miałam dzieci, które się huśtały na huśtawce, dziecko podeszło pod huśtawkę i po prostu dostało bardzo silnie w głowę. I w tym momencie nie pojawia się krwiak, tylko jest sytuacja, że dziecko zaczyna tracić jakby troszeczkę świadomość, pojawiają się wymioty i w tym momencie natrium sulfuricum może uratować dziecko przed takim dosyć silnym wstrząsem mózgu. Więc jak najbardziej jest to lek do domowej apteczki, o którym warto myśleć w kontekście właśnie wstrząsu mózgu, czyli arnika, siniak, jakiś wybroczyny, wylew. Jeżeli chodzi o natrium sulfuricum, to już jest to takie chronienie przed wstrząsem mózgu. Czasami się zdarza, zdarzało mi się również, dziękuję, że mi piszecie, że pięknie wyglądam, zdarzało mi się również dawać lek w pierwszym rzucie arnikę. Sytuacja się wyciszała, ale na przykład pojawiały się u dziecka objawy wstrząsu, czyli jakieś po prostu nudności, coś. I drugim lekiem, który był podany w tym samym czasie, było to właśnie natrium sulfuricum i oba leki były w potencji CH200. To są sytuacje, kochani, ratujące życie. To są sytuacje, kiedy Wy możecie nie dojechać na SOR. To są sytuacje, kiedy podanie leku w bardzo wczesnym etapie może bardzo mocno uchronić przed wszelkimi powikłaniami. Więc natrium sulfuricum, arnika, sylicea, heparsulfur to są takie do domowej apteczki. Natomiast, kochani, wszystkie pozostałe leki, czy to w kaszlu, czy w gorączce, czy w biegunce, to najniższa potencja 30. I 30 możecie powtarzać nawet co godzinę, do momentu, kiedy następuje u dziecka
poprawa. Ja też bardzo fajnie to opisałam w tej swojej książce Zdrowe dziecko. Osoby, które mają w dziale tutaj, kochani, dawkowanie. Ja też wzięłam tą książkę, żeby Wam pokazać. Dawkowanie, jest, są właśnie wymienione, jak postępować z dawkowaniem leków homeopatycznych, kiedy dzieci zdrowieją, czyli tak zwany lek z wody na doleczenie. Co to znaczy? Kiedy widzicie, że na przykład Wasze dziecko gorączkowało przez 2 dni, gorączka zeszła, ale jeszcze utrzymuje się kaszel, jeszcze utrzymuje się wydzielina z nosa, jeszcze utrzymuje się taki stan, że ono nie do końca jest zdrowe, jest dużo lepiej, poprawa jest na 70%, ale chcielibyście go szybko doleczyć, to wtedy ta metoda leku z wody sprawdza się bardzo fajnie. Czyli 100 ml wody przygotowanej, letniej, wrzucacie do tego 3 granulki i z tego roztworu podajecie 2-3 razy w ciągu dnia. Jak dziecko czuje się lepiej, na przykład nie kaszle, wydzieliny z nosa jest mniej, ten czas wydłużacie między podaniem leku. I to jest tak zwany lek na doleczenie. Tego nauczyła mnie moja pediatra, która była fantastyczną osobą do moich dzieci i starej klasy pediatra klasyczny. Ona już w tej chwili, zaraz będą pytania, niestety nie przyjmuje. Już skończyła swoją praktykę, jest na emeryturze, ale ona właśnie nauczyła mnie tego postępowania leku z wody. Jak wiesz, że na wysoką gorączkę pomogła Ci belladonna i na drugi dzień już nie ma gorączki, ale jest jeszcze to dziecko takie, że mogłaby się doleczyć, to zrób tą belladonnę z wody. I to faktycznie sprawdza się w mojej praktyce, sprawdza się u moich pacjentów i ja widzę, że ma to niesamowite zastosowanie. Więc ja na doleczenie bardzo często polecam właśnie ten lek z wody. Tutaj jeszcze, kochani, znajdziecie zastosowanie właśnie leków homeopatycznych. Jak widzicie poprawę u swoich dzieci, czy w gorączce, czy w biegunce, dziecko wstaje, ożywa i tak dalej, no to nie ma potrzeby podania kolejnej dawki. Natomiast kiedy nawet podacie lek i dziecko dalej jest słabe, apatyczne, po godzince można tą dawkę powtórzyć. Po 2 godzinkach można dać jeszcze raz. Do momentu, kiedy ono stanie na nogi. I tu jest bardzo fajne pytanie, to kiedy zróżnicować, że trzeba zmienić lek? Kochani, kiedy widzicie, że dochodzą Wam nowe objawy podczas infekcji u Waszego dziecka, to znaczy, że lek, który dobraliście, jest nieprawidłowy. Bo w momencie, kiedy Wy dobieracie dobry lek, objawy się jakby zatrzymują. Nie idzie choroba do przodu. I ona się nie musi natychmiast cofać, ale już będziecie widzieli te zatrzymanie. Natomiast kiedy pojawiają się dodatkowe objawy, kiedy postęp widać, że to nie działa, no to wtedy po prostu zmieniacie lek na inny. Chciałabym, żebyście mi tutaj napisali, czy ten temat jest dla Was wyczerpujący i czy już rozumiecie, czy jeszcze macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o dawkowanie samych leków homeopatycznych. Co na katar po basenie? Zaraz powiem. Także po prostu dawkowanie, żebyśmy zamknęli taki jeden rozdział, który mamy, to żebyśmy mieli zamknięte, jeżeli chodzi o dawkowanie. Czy wchodzi się w obraz leku przy potencji CH200 i wyżej? Kochani, jeżeli chodzi o potencję CH200, to w przypadku arniki i w przypadku natrium sulfuricum, czyli sytuacji tej ratującej życia, nie ma możliwości, żebyście weszli w obraz leku. Nie ma. No, w ogóle ten obraz leku to jest bardzo rzadki przypadek. Ja na 1000 pacjentów może mam jeden przypadek, gdzie musiałam zniwelować dawkę leku i to było przy potencji CH1000. Nawet jak tam 200 ktoś podał, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby mi ktoś nagle gwałtownie wszedł w obraz leku, żebym ja musiała coś z tym zrobić. Więc jest to troszeczkę takie, piszą, każdy o tym mówi i homeopaci o tym mówią i jest to w książkach opisane, natomiast zdarza się to naprawdę bardzo rzadko. Tak, kochani, jest jeszcze kilka książek dostępnych, ponieważ ja mam wrażenie, że czasami niektórzy nierozsądnie robią zakupy. To są osoby, które wykupiły w momencie, kiedy była ona w promocji, a później po prostu nam za książki nie zapłaciły. Więc kilka książek wróciło na stan i one są dostępne na naszej stronie. Dobra, idziemy dalej. Kolejne pytanie, kochani, które było, bardzo często się w tych okienkach pojawiało, to było zakażenie glistą ludzką, czyli generalnie objawy pasożytów
u dzieci i pytanie było do mnie takie, czy da się odrobaczywić dziecko tylko i wyłącznie homeopatią. Powiem, kochani, tak, jak już mnie tutaj większość zna, ja jestem zwolennikiem działania takimi trzema drogami, czyli homeopatia jest super, bo ona mi odblokowuje pacjenta, pasożyty, stwarza pasożytom niesprzyjające warunki do rozwoju i powoduje, że one same chcą się z tego organizmu wydostać. Natomiast sama homeopatia, jeżeli chodzi o odrobaczanie, to jest za mało. W dzisiejszych czasach, kochani, to jest za mało. Pasożyty są bardzo szybko się zaadoptowały do nowego świata, jakim jest XXI wiek. One też wymutowały, one też zmieniły swoje formy przystosowania do chociażby fal elektromagnetycznych, że my nosimy, kurczę, telefon w kieszeni i one dzisiaj są dużo, na wiele rzeczy są bardzo odporne. Więc zastosowanie samej homeopatii to jest za mało przy odrobaczaniu. Jeżeli Wam ktoś powie, że samą homeopatią da się odrobaczywić, no to może dzieci do pierwszego roku życia, gdzie trochę substancji po prostu tymi lekami homeopatycznymi, gdzie one są jeszcze mocno niezatrute, no jesteśmy w stanie tego dzieciaka wyprowadzić. Ale sama homeopatia to będzie za mało. Musicie łączyć odrobaczanie z ziołami. Można je łączyć z farmakologią, i przede wszystkim uzupełniać w tym samym czasie niedobory. Bo jeżeli organizm używa minerały, makro i mikroelementy na utylizację robaków i zajmuje mu to czas, energię i wszystko, a Wy nie dostarczycie, bo nie jesteście w stanie tego dostarczyć z pożywieniem, to jak chcecie, żeby on się obronił? To zaraz Was dopadnie jakiś kaszel, zaraz Was dopadnie jakieś mocne przeziębienie i tak dalej i będziecie mieli te bardzo silne reakcje HERGS przy odrobaczaniu, czyli osłabienie i zrezygnujecie całkowicie z odrobaczania. Więc nie, przy odrobaczaniu działamy z każdej strony, czyli podstawowe witaminy, czyli witamina C, witamina D3, cynk, to jest taka minimum kwasy omega i na przykład ja bardzo lubię NAK, który po prostu będzie mi drenował wątrobę ostrą, pestkarczoch, coś, co wspomoże pracę tej wątroby. Dodatkowo dobieracie lek homeopatyczny do całego obrazu. Czy to będzie cina, tak jak mi ktoś tutaj napisał, czy to będzie tanacet, czy to będzie santoninum, czy to będzie sabadilla. Kochani, nie ma znaczenia. W homeopatii istnieje 265 remediów, które działają na pasożyty. Więc to, że Wy mi wymienicie, czy cinat, czy tanacet, ja nie potrafię Wam odpowiedzieć, bo jeżeli dziecko jest w obrazie ciny, to ono potrzebuje ciny. To jest dziecko, które rzuca się Wam w nocy po łóżku, które jest nieznośne, które jest krzykliwe, które jest złośliwe, które jest hałaśliwe, które jest agresywne, cina mu pomoże. Ale w przypadku dziecka, które będzie miało to samo zakażenie, na przykład glistą, a zachowanie jego będzie bardzo spokojne, będzie takie stonowane i dziecko będzie miało tylko kaszel aż do pożygu, dosłownie, ze śluzem, z wydzieliną, gdzie kaszel pojawia się zaraz rano po przebudzeniu i potem to dziecko aż do zwymiotowania Wam kaszle, to lepszy będzie kokos kakti. Więc tutaj nie da się tak jednoznacznie, kochani, powiedzieć, że słuchajcie, przy odrobaczaniu to idzie cina. Cina idzie dla dzieci, które są w obrazie ciny, które są złe, agresywne, rzucające się, niepoznające w nocy rodziców, więc jak Wy się obudzicie, czy to dziecko się przebudzi, to ono jest jakby było w jakimś po prostu amoku, to cina mu pomoże. Cina, zobaczycie, że po zastosowaniu ciny ono będzie miało pasożyty w kale, będzie to wydalało. Ale jeżeli cinę dostanie dziecko, które jest spokojne, a ma tylko kaszel do pożygu przy pasożytach, ma taki obraz, no to słuchajcie, ta cina nie zrobi Wam tutaj żadnego efektu. Więc leki homeopatyczne, nawet na pasożyty, dobieramy do całego obrazu. Nigdy nie opierajcie się na jednym objawie. I ja bym dodała tutaj jeszcze, że najcudowniejsze jest, jak uda Wam się dobrać lek do stanu emocjonalnego. Bo
stan emocjonalny ma większe znaczenie niż objawy, którymi się tam pacjent posługuje, czy mama, która opisuje. Może się zdarzyć tak, że te objawy są bardzo zmienne, a wy jako rodzice nie jesteście odpowiednimi osobami nawet do tego, żeby opisać, jak to dziecko. Choruje wasze dziecko, wchodzą emocje w grę. Trzeba o tym też pamiętać. I bardzo często nie jesteście obiektywni nawet do tego, jak opisujecie, albo wydaje wam się, że coś nie jest ważne. Natomiast jak wyłapiecie stan emocjonalny u dziecka i zobaczycie, no faktycznie ono jest cinowe, nic mu nie pasuje, kręci się, wierci, jest złośliwe, dajecie na przykład mu kolację, nie wiem, jajko, no nie chciałem jajka, krzyczy, może parówkę, dajecie mu tą parówkę i przez chwilę jest tylko okej, a za chwilę jest znowu jazda bez trzymanki, to cina wam pomoże i cina będzie dobrym lekiem, bo podanie ciny spowoduje, że pasożyty zostaną, ich układ nerwowy zostanie porażony i one zostaną wydalone szybciej z organizmu. I też jest tutaj pytanie, czy pasożyty wydalają się martwe, czy wydalają się żywe. Kochani, bardzo różnie. Jeżeli chodzi o owsika, to bardzo często zauważycie go nawet ruszającego się po prostu w kale, ruszającego się po prostu w pupie, nawet jak się wieczorem odchyli pupę, a u dziewczynek bardzo cenna uwaga, żeby sprawdzać drogi rodne. Te dziewczynki, które mają nadkażenie wieku dziecięcego, dróg ginekologicznych, czyli udajecie się do ginekologa, czy do nawet urologa, kochani, to mogą być owsiki, to mogą być pasożyty i w pierwszej kolejności warto sprawdzić. Przed nami jest pełnia, więc świecicie nawet w nocy lampką czy latarką i sprawdzacie, czy tam przypadkiem nie ma robaczka. Co na owsiki? Podobnie jak z każdym innym pasożytem. Owsik to jest robak obły. Będzie się sprawdzał czarny orzech, będzie się sprawdzał wrotycz, będzie się sprawdzał glistnik, będą się sprawdzać chociażby sok z żurawiny i sok z marchewki niedoceniany. Owsiki nienawidzą soku z marchewki i jak najbardziej możecie się posiłkować tymi metodami. Pamiętajcie, kochani, że ja z Magdą z Homobiologiki napisałam wam e-booka o odrobaczaniu, gdzie tutaj jest, kochani, ten e-book, gdzie to jest naprawdę kompendium wiedzy, na własną rękę możecie odrobaczywić takie dzieci. Tu są zróżnicowane również leki homeopatyczne i kiedy i jak je podawać i co robić z metod naturalnych, bo jeżeli na przykład macie owsiki w odbycie u dziecka i to jest po prostu wysyp tych owsików, to bardzo fajnie jest zrobić taki wlewik do odbytniczy z wyciśniętego czosnku, gdzie, jak wiem, substancja z czosnku jest bardzo silnie przeciwpasożytnicza i ona powoduje, że po prostu dziecko ma natychmiastową ulgę po takiej płukance. Można wacikiem nasączyć, jak boicie się wkładać cokolwiek, jakieś gruszeczki czy cokolwiek do odbytu, bądź dziecko się bardzo stresuje. Nasączcie wacik, ten płatek kosmetyczny w tym roztworze i te okolice po prostu cały czas przemywajcie. Powracające zakażenie owsicą walczę już rok. Ja bym zadała pytanie inaczej. Dlaczego twoje dziecko łapie owsiki? Dlaczego układ odpornościowy twojego dziecka jest tak słaby, że ono wpuszcza pasożyty, kochani? To nie jest tak, że moje dzieci też chodzą do przedszkola. Były różne plagi egipskie. Od wszów, lamblie, owsiki, glisty i wszelkie inne zakażenia. Dlaczego, kochani, one nie przyniosły? Dziecko zdrowe, dziecko, które ma wysoką odporność, które jest dobrze odżywiane, które jest na witaminach, które jest silne, nie złapie wam pasożytów. Więc przy przewlekłych stanach z pasożytniczych trzeba budować, kochani, odporność. To jest numer jeden w tym, żebyście wygrali z plagą pasożytów u waszego dziecka. Więc sama walka z owsikami, podawanie tylko leków, czy to są farmakologiczne, czy ziołowe, kochani, jest złą drogą. Musicie zmienić kierunek.
naprowadzić dziecko, wzmocnić układ odpornościowy poprzez duże dawki witaminy D, poprzez laktoferynę, poprzez anryt doktora Rybczyńskiego, który podnosi Wam poziom leukocytów, poprzez echinaceę, wyciąg z echinacei, który jest bardzo silnie pobudzający, beta-glukany, wyciągi z różnych adaptogenów, czyli grzybków i tak dalej. Musicie budować u tego dziecka odporność, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na tych walce z pasożytami. A druga rzecz to są jego emocje. I tutaj na przykład w przypadku takiej nawracającej owsicy dobranie leku całościowego do dziecka. Czyli jak się zachowuje, czym się stresuje, co na niego wpływa, że on po prostu przynosi Wam te owsiki, czy to jest z przedszkola, czy to jest ze żłobka. Może to jest dziecko, które w żłobku siedzi, czy w przedszkolu. Cała grupa siedzi razem, ono siedzi z boku, ono ma problem z adaptacją, ono się nie pogodziło z tym, że zostało oddane do tego żłobka czy przedszkola. Ono po prostu tęskni za mamą, czy tęskni za tatą i nie pokazuje Wam tego poprzez płacz, ale poprzez izolację. I wtedy na przykład może Wam się sprawdzić lek natrium muriaticum, który również w obrazie ma infekcję pasożytniczą, i podanie leku natrium muriaticum plus ziół plus homeopatii spowoduje, że nie będzie ta owsica wracać. Jak często podawać dziecku anryt? Ile razy w ciągu roku? Kochani doktor Rybczyński i moja stara zasada mówi raz na pół roku. Do 14 roku życia tyle kropli, ile dziecko ma lat. Powyżej 14 roku życia całą buteleczkę. Wypijamy raz na pół roku. Jeżeli to jest Wasza pierwsza styczność z krzemem, z anrytem, a chcecie, żeby naprawdę to dziecko Wam nie chorowało, można dawać przez pierwszy rok co 3 miesiące. Ale nie ma sensu częściej, chyba że dostaniecie na przykład w zaleceniach ode mnie, czy od Magdy, czy od terapeutów, którzy działają z anrytem, dostaniecie go rozpisanego na kropli w innym schemacie, to wtedy podajecie po prostu tak, jak Wam zalecił terapeuta. Natomiast w każdym innym, tak kochani, zapiszę live'a, w każdym innym przypadku będzie to podawanie raz na pół roku albo raz na 3 miesiące. Anryt podczas karmienia piersią jak najbardziej. Ciała odpornościowe od matki pójdą do dziecka, więc jak najbardziej. Anrytu nie pijemy tylko i wyłącznie w pierwszym trymestrze ciąży. Pierwszy trymestr ciąży, odpoczywamy, cieszymy się tą ciążą, nie idziemy za szybko na USG, ale nie pijemy też anrytu. A dlaczego nie pijemy anrytu, to Wam tutaj już szybko wyjaśnię. Anryt powoduje bardzo silne oczyszczanie organizmu, więc nie chcemy, żeby organizm potraktował naszą ciążę jako coś obcego i żeby po prostu tę ciążę nam wydalił. Więc anryt pijemy tylko i wyłącznie drugi i trzeci trymestr. Jak najbardziej Wasze dziecko dostanie ciała odpornościowe, Wy będziecie odporni i tutaj jest mega wskazanie. Ja piłam drugi, trzeci trymestr, później moje dzieci dostawały co pół roku, to jest u nas takie must have w domu i wtedy leukocyty utrzymują się powyżej 6,5 tysiąca, ja bym powiedziała 6-7 tysięcy. I doktor Rybczyński w swojej praktyce zawsze mówił, jak masz leukocyty na poziomie 6-7 tysięcy, żadna choroba nowotworowa nie będzie się Ciebie czepiała. I powiem Wam, kochani, że w praktyce od moich 13 lat, jak ja obserwuję pacjentów, jak obserwuję ich układ odpornościowy i u pacjentów, ja nie mówię po chorobie czy w czasie chorobie, bo musicie też to rozgraniczyć, że po chorobie leukocyty chwilowo mogą spadać, ponieważ one zostały zużyte do walki z chorobą. Ale jeżeli Wy jesteście całkowicie zdrowi, idziecie sobie zrobić wyniki i te leukocyty są na poziomie 3000, no to sorry, macie niedobory odporności i to jest bardzo niedobre. Natomiast jeżeli Wy idziecie zdrowi i macie leukocyty 6 czy 7, czy nawet dzieci 8, w zależności jak tam jest norma, to super, to tylko się cieszyć, czyli Wasz układ odpornościowy jest prężny, Wasz układ odpornościowy działa i Wy się nie boicie, czy to będzie grypa taka, czy owaka, czy pasożyty, czy wirus Epsteina-Barra, tak jak tutaj piszecie, nie ma to znaczenia, co Was dopadnie, dlatego że naszym osobistym lekarzem jest nasz układ odpornościowy. Czyli jeżeli do Waszego organizmu wniknie bakteria, pasożyt czy wirus,
to Wasz układ odpornościowy wytwarza odpowiednie leukocyty do walki z tą infekcją. I tutaj wtedy Wasz organizm się broni, wytwarza stan zapalny. A co to jest stan zapalny? Stan zapalny, kochani, to jest gorączka, to jest obrzęk, to jest walka. I wtedy nie wolno zbijać gorączki. Dlatego gorączka jest lecznicza, kochani. Gorączkę bardzo silnie, wysoko gorączkujące dzieci tylko i wyłącznie możemy się zastanowić nad zbiciem gorączki w momencie, kiedy dziecko miało ataki padaczki bądź ma ataki padaczki, bo to może być faktycznie niebezpieczne. Ale nie w sytuacji, że dziecko ma 38, kładzie się do łóżka i jest lekko leżące, a Wy już lecicie z ibuprofenem czy paracetamolem. Dajcie mu przegorączkować. Dajcie mu możliwość wytworzenia interferonu. Interferon naturalny do walki, nieważne z czym, wytwarza się, jak organizm gorączkuje powyżej 39. A teraz pytanie, a ile z Was nie gorączkuje wcale? A ilu z Was już miało zabity układ odpornościowy i leukocyty na poziomie 2-3 tysiące i nie jesteście w stanie w ogóle wytworzyć gorączki? Tu się, kochani, zastanówcie. Gorączka jest naszym naturalnym mechanizmem obronnym i nie ma znaczenia, czy to tyczy dziecka, czy to tyczy osoby dorosłej. Ludzie, którzy przewlekle nie gorączkują podczas infekcji, nagle budzą się z ręką w nocniku, bo przez 5 lat, 6 nie gorączkowali, ich organizm nie wskazywał na żadne zapalenie, na żaden stan zapalny, a nagle się okazuje, kochani, że oni mają nowotwór. Więc staramy się mieć leukocyty na tak dobrym poziomie, żeby one jak coś do nas wniknie, żebyśmy po prostu, kochani, umieli, nasz organizm umiał wytworzyć przeciwciała i żeby nam pokazać, że coś się dzieje w naszym organizmie. Dobra. Co tutaj jeszcze? Mam nadzieję, że ten temat też już jest, kochani, zamknięty. Ja się może napiję, bo mi aż zaschło i czytam pytania. Moja córka podczas infekcji ucha miała 15 tysięcy leukocytów. Tak, bo kochani, generalnie 15 leukocyty mogą się podnosić podczas choroby. To jest normalne, że organizm wytwarza jeszcze więcej leukocytów do walki z infekcją. Więc jeżeli macie dziecko, które jest w infekcji, to jak najbardziej leukocyty mogą być wysokie. Natomiast niepokojące jest, jak po infekcji, jak jesteście zdrowi, albo jak one są za niskie, albo jak one są za wysokie. Bo jak są za wysokie, to trzeba kontrolować, czy to nie poszło w kierunku białaczki. Też to się gdzieś tam zdarza, więc tutaj jak najbardziej obserwujemy. Ale osoba zdrowa, nie mająca żadnych objawów, nie mająca stanu zapalnych w organizmie, nie mających podniesionego OB ani CRP, powinna mieć leukocyty między 6 a 8 tysięcy. I to jest wtedy zdrowy organizm. Czy istnieje progesteron w formie homeopatii? Tak, istnieje. Istnieje też maść naturalny progesteron. Nie pamiętam twórcy tej maści, ale sama ją stosowałam w ciąży, na początku ciąży. Jest maść, kochani, jak mi się przypomnicie, to ja może po live ją później wrzucę. Naturalny progesteron, który smaruje się okolice właśnie brzucha, żeby podnieść naturalnie progesteron. Natomiast, że można to zrobić również homeopatią, ale trzeba to zrobić po całkowitym wywiadzie, bo trzeba się dowiedzieć, dlaczego kobieta ma rozburzony układ hormonalny i który lek kobiecy będzie odpowiedni, czy to będzie bardziej sepia, czy to będzie pulsatilla, czy to będzie na przykład folikulinum, czy jakiś inny lek. Tutaj już koniecznie, kochani, nie jest jednoznaczna odpowiedź. Tutaj już po prostu trzeba udać się do homeopaty na wywiad całościowy. Czy istnieje resweratrol w formie w homeopatii? Nie spotkałam. GBS dodatni, jak wspomóc maluszka? Kochani, powiem o tym GBS-ie. Dobra, bo to jest temat taki dosyć interesujący. Pamiętajcie, że GBS to jest sytuacja, w której robi się wymaz w 37 tygodniu ciąży i jeżeli kobieta ma wynik dodatni, to się podczas porodu podaje się antybiotyk. No dobra, no ale dlaczego podaje się antybiotyk u pań, które rodziły cesarskim cięciem, gdzie dziecko nie przeszło przez kanał rodny? No sorry, no nie. Jeżeli macie nawet dodatniego GBS-a, a wiecie, że to będzie cesarka, to po jakiego diabła Wam ten okołoporodowy antybiotyk? No nie ma takiej potrzeby, bo Wasze dziecko nie przechodzi przez kanał rodny, gdzie styknęłoby się z tym paciorkowcem.
Więc tutaj jest to nieuzasadnione i jak najbardziej można się nie zgodzić na podanie antybiotyku okołoporodowo. To nie jest tak, że wy, kochani, idąc do szpitala, musicie się godzić na wszystkie procedury. Nie! Idziecie i mówicie jasno, mam dodatniego GBS-a, zgadza się, ale mam cesarkę, więc tutaj w ogóle nie podawany jest antybiotyk. Druga sytuacja nawet dla pań, które rodzą naturalnie. Podaje się go profilaktycznie, no ale po cholerę dawać go profilaktycznie, jak bardzo często kobieta ma GBS-a w swojej naturalnej florze w pochwie. I nie jest powiedziane, że dziecko po urodzeniu, po to się dziecku po urodzeniu pobiera krew i po to się robi OB, CRP i wszystkie parametry, żeby zobaczyć, czy ono ma jakiś stan zapalny, czy nie ma stanu zapalnego. Czyli jeżeli na przykład nie ma stanu zapalnego, to tak samo antybiotyk nie powinien być podawany, więc tutaj no można się, spróbujcie kochane moje, zawsze też rozmawiać z tymi lekarzami, którzy dowiedzieć się wcześniej, czy jest taka opcja, porozmawiać z nim, to też są kochani ludzie. Tylko że jak my nie rozmawiamy, no to oni bach mają takie procedury szpitalne i tak postępują. Ale nie jest powiedziane, że wy mając GBS-a musicie się godzić na antybiotyk okołoporodowy. No już mówię, przy cesarce to jest w ogóle nieuzasadnione. To jest tak jak z tym, kochani, zabiegiem Krediego. Mam nadzieję, że panie, które się na to godzą, wiedzą, co to jest. To jest zakropienie oczu azotynem srebra, czyli przeciw rzeżączce. No ale sorry, w ciąży jesteśmy chyba z dwa razy badane na choroby weneryczne i tak dalej w tym rzeżączkę. No to po jakiego diabła nasze dzieci mają kropione oczy? Skoro jest przebadana mama i wychodzi, że jest wszystko w porządku, no to oni wam zakrapiają dziecku oczy azotynem, który nie jest obojętny i dzieci bardzo często potem mają pozatykane kanaliki i później zbiera wam się ropa i macie cały czas zapalenia spojówek u dzieci, niekończące się, dlatego że okołoporodowo, zaraz po porodzie były podane kropelki do oczu. No przecież dzisiaj, kochani, to nie jest okres trzeciego jak gdyby świata, gdzie my przenosimy choroby weneryczne i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no nie ma uzasadnienia. Jeżeli wy wiecie, jakie są zabiegi okołoporodowe i jak wy możecie rozmawiać z lekarzem, no to możecie się na pewne procedury nie zgodzić. Jeżeli lekarz powie, no to ja panią nie przyjmę, bo na przykład mamy takie procedury i koniec, no to wtedy albo się na to godzicie, albo zmieniacie szpital, bo też tak można zrobić. Dlaczego na przykład w prywatnej klinice, ja nie powiem, ale prywatna klinika Medicover w Warszawie wszystko wam udostępni, wszystko wam zrobi, na nic was nie przymusza, i jest fantastyczny poród, mimo że ja tam nie rodziłam. Są też sytuacje we wrocławskich szpitalach, gdzie, czy pod Wrocławiem w Oleśnicy, gdzie mama decyduje, jak chce rodzić, co ma podać dziecku, jak ma wyglądać procedura, a są szpitale po prostu, powiedzmy, że wy do nich idziecie i musicie się poddać. Więc w tej sytuacji przede wszystkim, kochani, wy musicie wiedzieć, co się podaje. Natomiast jeżeli w 37 tygodniu wykryjecie, u was zostanie wykryty ten paciorkowiec i zdążycie jeszcze się udać do homeopaty, to tak, jak najbardziej leczy się to homeopatycznie i to bardzo szybko. Tylko, kochani, problem jest tego typu, że to jest 37 tydzień, a homeopata czasami na GBS-a dodatniego potrzebuje, no nie wiem, około 2 tygodni i nie zdążycie przed porodem zrobić drugiego wymazu, żeby mieć go ujemnego. Więc wtedy można zrobić też tak, że wy ten wymaz zrobicie sobie wcześniej, na przykład w 30, w 32 tygodniu i zobaczycie, czy już go nie ma. Nie czekać do 37 tygodnia, kiedy już będziecie po prostu w kropce, nie będziecie mogli nic zrobić, tak? Więc tutaj to jest takie, tutaj mi też pani napisała, że GBS dodatni to nie jest tutaj kwalifikacja do antybiotyku, że ona się nie zgodziła i nie podali. No jak najbardziej, kochani, bo jeżeli dziecko nasze się rodzi i my możemy, później jest ono badane, no to tym bardziej, no nie ma potrzeby zastosowania pewnych procedur. One są jakby na zaś. No ale my ich nie chcemy, bo dziecko się urodziło dopiero, więc poobserwujmy je, przyłóżcie do piersi, dajcie ciała odpornościowe, dajcie tą siarę, kolostrum. I wtedy można zrobić badania i zobaczyć, czy dziecko potrzebuje, czy nie. Czy można profilaktycznie brać homeopatię bez wcześniejszego wymazu na GBS? Kochani, homeopatia, pierwsza główna zasada homeopatii. Podobne leczymy podobnym.
Więc jeżeli Wy nie macie objawów, to co chcecie leczyć? Nie, homeopatii nie daje się na zaś. Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego w homeopatii jak na przykład, nie wiem, epidemia krztuśca. Już tutaj mam też pytanie o krztuśca, więc do niego po prostu nawiążę. Epidemia krztuśca. Faktycznie krztusiec jest w Polsce, jest dużo zachorowań i nie ma czegoś takiego. No kiedyś jeszcze Hahnemann w swoich publikacjach pisał, że jak były na przykład epidemie, to można podać nozodę, żeby zabezpieczyć. Ja takich praktyk nigdy nie stosowałam. Natomiast jak najbardziej podczas już tego, jak Wasze dziecko na przykład jest chore na coś, to można podać tak zwaną nozodę z danej choroby. Czyli na przykład można podać nozodę z krztuśca teraz, a przede wszystkim trzeba dobrać lek homeopatyczny do krztuśca i się nie przejmować. Trzy leki homeopatyczne, którymi ja obracam w krztuścu teraz, to jest Drosera, Cuprum Metallicum i Arsenicum Album. Są trzy, które sobie możecie zróżnicować, doczytać i zobaczyć, który będzie dla Waszego dziecka w krztuścu najbardziej pasował. Tak na szybko Wam podpowiem, że Drosera to jest lek, który się położy i będzie Wam chyrlał aż do pożygu, czyli nasilenie jest po prostu wieczorne i nasilenie jest w łóżku, czy dziecko się kładzie, czy Wy się kładziecie i nie idzie wytrzymać, trzeba podejść, otworzyć okno i na pewno zimne powietrze pomaga, można otworzyć nawet lodówkę. To jest właśnie taki bardzo duszący kaszel, ale nie mający skurczu. Różnica między Cuprum Metallicum, Cuprum będzie tak samo, duszący kaszel, bardzo ostry, ale ze skurczem. Będzie Was czuć, że nie możecie złapać powietrza. I wtedy zdecydowanie lepszym wyborem będzie Cuprum Metallicum. Natomiast Arsenicum Album, niedoceniany, pewnie kojarzycie Arsenicum Album tylko z biegunką, ale Arsenicum Album to jest niesamowicie szerokie remedium i bardzo mi się sprawdza teraz w tych kaszlach i to jest kaszel świszczący. To jest kaszel taki, że Wy widzicie, że Wasze dziecko na przykład leży i a do tego kołacze mu serce. Czyli macie ten niepokój kaszlowy u dziecka z kołataniem serca i ze świstem. I wtedy Arsenicum Album. Więc trzy leki. Mi kilka pacjentek, nie moich, pierwszorazowych, wylądowało z krztuścem w szpitalu. Proszę o nagranie i słyszę. Arsenicum Album. Pani Dominiko, ono oddycha, ono jest okej, ono zdrowieje w oczach. Arsenicum Album, taki oddech plus do tego osłabienie, bardzo silne osłabienie z lękiem o swoje życie. Dziecko Wam nie będzie mówiło, że ono umiera, starszy człowiek, facet to pierwszy, on umiera, mężczyźni wszyscy umierają. Jakby mieli, jak mężczyzna ma krztuśca, to od razu myślcie o Arsenicum Album, bo on leży, nie rusza się, chce pić, umiera, już się żegna z całą rodziną i oddycha ciężko. To jest Arsenicum Album klasyczne. Natomiast u dzieci to jest bardziej taki niepokój. To jest na przykład, ja miałam nagranie ostatnio dziecka, gdzie mama mi wysłała, dziecko już 5-miesięczne, leżało w takim tym foteliku do samochodu i kaszlało, a tak omachało nóżkami. Tak strasznie, mówię, Arsenicum Album. I ten taki brak oddechu świszczący, więc mówię, nie, to jest klasyczne Arsenicum Album, proszę podać na za godzinę, mi mama pisze, że dziecko swobodnie oddycha. Także to jest dzisiaj Arsenicum Album, macie w swojej apteczce, Cuprum sobie dokupcie, Drosere, bo kochani, nie ma leków, przychodzi epidemia krztuśca, to co Wam mówiłam, wszystkie mamuśki i pozdrawiam Was serdecznie, wszystkie tutaj drogie mamy, czekacie z apteczkami, a później się budzicie z ręką w nocniku i nasza grupa homeopatyczna, ta na Facebooku, kto ma bliżej lek, nie wyrabia, bo Wy nie możecie nigdzie kupić leku. Co z tego, że będzie konsultacja ze mną, czy konsultacja z innym homeopatą, jak nie idzie dostać leku, bo się okazuje, że Drosery nigdzie nie ma, albo teraz się okazuje, że Cuprum Metallicum nigdzie nie ma, albo Arsenicum Album nigdzie nie ma, no to kochani, nie będziecie mogli pomóc swojemu dziecku. No bo jak pomóc bez leku? Dlatego to, że dzisiaj macie wakacje i myślicie o wczasach, jesteście na wczasach, super, odpoczywajcie. Ale co Wam szkodzi kliknąć 2-3 leki z listy
i sobie ją zakupić. Ja mam nadzieję, że skończę. Naprawdę obiecuję Wam, że do sezonu takiego jesiennego skończę tą swoją książkę, bo chciałabym, żebyście umieli sobie z wszystkimi chorobami radzić i umieli je rozpoznawać. Może rozpoznać, ktoś mi tutaj pisze, że chyba do końca życia zapamięta arsenikum album. Tak, kochani, o to chodzi, żebyście Wy zapamiętali. Ja wiem, że ja mam fajny taki przekaz i łatwość mówienia i bardzo często też moje koleżanki mówią, kurczę, jak Ty przedstawisz lek, to ja zawsze zapamiętam. Ale to jest prawda, że faktycznie musicie też umieć odróżniać kaszle, nawet u swojego dziecka. Musicie się nauczyć, czy to jest kaszel na przykład krtaniowy, czy to jest kaszel już schodzący niżej. Tak troszeczkę intuicyjnie. Na przykład czasami też jest tak, że Wy przełożycie ucho do klatki piersiowej swojego dziecka i już słyszycie, że tam świszczy i po prostu tam śwista, tam, albo tam wydzielina, że te górne drogi oddechowe są zapchane. Więc wtedy będzie Wam też łatwiej rozróżnić lek. Czy temat krztuśca, kochani, mamy ze sobą? Mogę przechodzić dalej? Czy jeszcze macie pytanie o krztuśca, to poczekam. Napiję się kawki, mąż mi zrobił tu kawkę. Mama, super mama, a ja nie mam. Czy w książce będzie też bostonka? Oczywiście, że będzie. Czy na konflikt serologiczny, czy szczepionka na konflikt serologiczny jest bezpieczna? To jest takie też zapytanie. Kochani, to wszystko zależy, czym Wy potraficie uniknąć czegoś. No konflikt serologiczny, no ale to nie jest powiedziane, że Wasze dziecko będzie w konflikcie. To jest oczywiście profilaktyka, którą stosuje szpital. Natomiast no, kiedyś nie było. Czy nasze mamy dostawały jakieś zastrzyki na konflikt serologiczny? No weźcie się zastanówcie. Także nie było i żyły i myśmy się rodzili, tak? Czy homeopatia jest skuteczna na stany depresyjne? Tak, kochani, ale to jest temat rzeka. Zaburzenia lękowe, które tutaj były wcześniej. Stany depresyjne, tak. Homeopatia jest przekochana na takie rzeczy. Ja bardzo uwielbiam, natomiast to byśmy musieli mieć warsztaty na cały dzień, żeby omówić leki przy depresji. Natomiast jeżeli jesteście w takim stanie, wizyta u homeopaty. Naprawdę idźcie, bo homeopatia działa cuda. Czy można poprawić endometrium? Czy można poprawić endometrium z cienkiego, aby było grubsze? A nie bardzo rozumiem, w jakim celu. Czy live będzie zapisany? Tak, kochani, będzie zapisany. Kolejny live o depresji. Zobaczymy. To ile granulek przy krztuścu? No ja nie wytrzymam, kochani. O granulkach, o dawkowaniu było na samym początku 3. Zróbmy takie warsztaty online. O, jest to taki pomysł. Ale ja nie lubię warsztatów online. Nie wolelibyście przyjechać i zrobić takie warsztaty, że ja sobie chodzę po sali i tam Was uczę? Jezu, to by było coś innego, a nie tam online. Dziękuję. Problem, że on jest... Aha, live będzie zapisany? Będzie zapisany. Dobra, kochani, zamykamy temat krztuśco. Jakie leki na obkurczenie migdałków? Zaraz powiem. Czy istnieje homeopatia? Przyjedziemy. O, ktoś tu pisze. O, przyjedziemy. No i to mi się podoba. To pewnie, że... Wiecie co, kochani? Nie jestem zwolennikiem takich online'owych. Ja Was kocham, ale ja bym chciała Was widzieć. A nie tutaj, że ja widzę tylko siebie i patrzę się w kamerę. Ja chętnie przyjadę. Co poleca Pani na bostonkę? Ale jesteście. No dobra, powiem Wam, bo bostonka to jest ten. Pierwszym lekiem na bostonkę jest belladonna. Belladonna, dlatego że bostonka to jest zmiany skórne. Bardzo wysoka gorączka, ale te zmiany skórne najczęściej są taką czerwoną obwódką, a belladonna to jest właśnie te taka czerwone zapalenie z wysoką gorączką. Drugim lekiem na bostonkę jest rustoksikodendron, gdzie w środku, kochani, macie płyn, to jest jak przy ospie. W środku jest płyn i rustoksikodendron jest bardzo skuteczny przy bostonce. A trzecim lekiem jest grafit, kiedy już schodzi skóra z pięt, z nóg, kiedy już po prostu ta skóra, paznokcie Wam schodzą, pękają. Także 3 leki główne na bostonkę i po prostu jak tylko cokolwiek się zaczyna, pierwszym rzutem jest belladonna.
Mało tego, RUS bardzo dobrze postępuje po Belladonie, czyli są tak zwane leki, które dobrze następują po sobie. Czyli na przykład jeżeli w pierwszym rzucie podacie Belladonę, bo dziecko miało 40 stopni gorączki i Wy jeszcze nawet nie wiedzieliście, że to jest bostonka, bo drugiego dnia Wam wyszły dopiero te zmiany i widzicie, że one są z otoczką dookoła czerwoną, zostawiacie Belladonę. Kiedy widzicie, że one są mocno wypełnione płynem w środku, dajecie RUS i zaczynają na przykład swędzić, no to wtedy RUS będzie lepszy. A kiedy to już wszystko schodzi, łuszczy się i schodzą paznokcie, stopy, pięty, wszystko, grafit. Jakie dawkowanie? No nie wytrzymam. 3 granulki. Ludzie, mówiłam o tym na początku i więcej nie powtórzę. Czy może Pani zapisać te leki? W sensie, nie rozumiem tego pytania. W książce one będą opisane, oczywiście. Dobra, jeszcze czekam, patrzę, co tutaj macie za pytania. Nazwy, jeszcze raz nazwy. Belladonna, pierwszy lek. Drugi lek Rustoxicodendron, to jest drugi lek. A trzeci lek Grafites się pisze, Grafites, czyli grafit, homeopatyczny grafit. Dobrze, czy już, kochani, zrobiliście sobie notatki? Mogę iść dalej? Czy w książce będą wszystkie leki, wszystkie choroby, na które są szczypawki? Tak, będą wszystkie, łącznie z powikłaniami. Także dlatego zajmuje mi to trochę czasu. Powiem Wam, kochani, że jeszcze no, nawet nie jestem w połowie, więc to będzie gruba książka. Bo chciałabym, żeby w niej po prostu były ujęte wszystkie choroby wieku dziecięcego, na które są szczypawki i na które nie ma szczypawek. Także żebyście się nie bali, żebyście sobie je zgromadzili i zobaczycie, że te leki się powtarzają. Czyli na przykład gradówka i pozostałości po niej, please. Zaraz powiem o gradówce. Także zobaczycie, że tam będzie naprawdę wszystkie choroby wieku dziecięcego, na które najczęściej chorują dzieci. Oczywiście są jeszcze jakieś tam odłamy, coś, ale generalnie będzie. Czy książka będzie w wersji papierowej? Oczywiście, że będzie w wersji papierowej. To już bez dwóch zdań przekonaliście mnie do wersji papierowej. Kocham wersję papierową i wiem, że pokazywała, gdzie mogę... Aha, na początku pokazywałam poradnik, kochani, czyli swój poradnik, ten Zdrowe Dziecko. Kochani, dostaniecie go na naszej stronie internetowej. Musicie wejść na naszą stronę internetową i jest zakładka e-booki i tam jest książka, tam jest e-book mój i Magdy o odrobaczaniu, który, kochani, dzisiaj z okazji tego live'a i 20 tysięcy jest w promocyjnej cenie. Także Was bardzo zachęcam. Jest to naprawdę kawał dobrej treści, merytorycznej treści, mojego doświadczenia i Magdy doświadczenia. Także naprawdę ten e-book też powinien być w domu. Wydrukujcie go sobie i miejcie na półce. Natomiast ja jeszcze chciałam Wam, kochani, pokazać, bo jest full ludzi, którzy zaczynają homeopatię. Pierwsza książka, z którą powinniście się zapoznać, to jest Podróż Choroby. Ona teraz ma chyba troszkę inną okładkę. Ja oczywiście mam tą starą wersją, ale Podróż Choroby doktora Jusa to jest pozycja, żebyście zrozumieli homeopatię i żebyście wiedzieli, jak w niej postępować. Ona jest dostępna na PSHK i tam dostaniecie. Podróż Choroby doktora Jusa wyjaśnia wszystko. Naprawdę uwierzcie mi, że te pytania, które Wy zadajecie na co dzień, są wyjaśnione fantastycznie w tej książce. I jeszcze jedna fajna książka dzieci, o dzieciach, to jest Władimira Petrociego Źródełka. To jest książka, którą można kupić w Saku, czyli w tej homeopatii klasycznej ze Słowacji. Tutaj Wam później wrzucę numer do pani Marleny, która zajmuje się wysyłką tych książek, bo ją nie dostaniecie przez żaden internet, przez żadnego tego, tylko trzeba pisać albo do nich maila, albo pisać na SMS-em czy WhatsAppem, że prosicie o wysłanie, ale ta książeczka jest też bardzo fajnie są opisane leki dziecięce, także pomaga ona zrozumieć homeopatię. Także ja te książeczki bardzo lubię i bardzo lubię do nich wracać. Dobra, pytaliście mnie o tą gradówkę. Gradówka to jest
gradówka to jest bardziej, niech ta osoba, która zapytała, czy chodzi o dziecko, czy chodzi o osobę dorosłą. Gradówka, kochani, najczęściej dotyka jednak osoby dorosłe. Ja sama przez jakiś czas miałam problem z gradówką, i który rozwiązał mi się może troszkę z totalnej biologii w połączeniu z homeopatią. Dlatego, że jeżeli Wam wychodzi gradówka na oku, to najczęściej, trzeba to przyznać, są to Wasze stłumione emocje. I to mogą być stłumione emocje dziecka, tak samo mogą być stłumione emocje Wasze. Jednym z leków, który świetnie się sprawdza przy gradówce, jest stafisargia. A stafisargia w obrazie ma... Cześć Madziu, pomachała do nas. Madzia moja, właśnie współautorka e-booka, o którym Wam mówiłam, czyli Madzia z homobiologiki. Także zachęcam Was naprawdę, kochani. Ale wracając do gradówki. Gradówka to są stłumione emocje. To jest Wasz stłumiony złość. Najprościej. Czy to jest złość na teściową, czy to jest złość na męża, czy to jest złość na osobę w pracy. To jest tak, że Wy czegoś nie chcieliście, może nie to, że zobaczyć, ale po prostu nie mogliście na coś patrzeć i generalnie wkurzenie przeniosło się na oczy. I stafisargia może Wam bardzo w takim obrazie pomóc. Drugi lek, który ja bardzo lubię u dzieci z kolei, to jest, kiedy gradówka znajduje się w środku. Czyli nie jest ona tak bardziej na zewnątrz, tylko ona jest w środku i to może być kaustikum. Kaustikum jest też lekiem, który bardzo często towarzyszy dzieciom moczenie nocne i ma w sobie bardzo dużo lęków, więc ono po prostu albo zostało przestraszone, albo jakieś emocje przedszkolne Wam przyniosło do domu, albo dopytajcie dokładnie o sytuację, która się dzieje w przedszkolu czy w żłobku. No dzieci żłobkowe to raczej nie zapytacie, ale dzieci przedszkolne, i jeżeli ona jest w środku, to jest to kaustikum będzie bardzo fajnym lekiem. Jeżeli jest na zewnątrz, to jest to stafisargia. Jako pierwsze, oczywiście, kochani, tych leków jest dużo, dużo więcej, ale na przykład ja miałam gradówkę nieraz, przez brak wypowiedzianych emocji, czyli ktoś mnie wkurzył, najczęściej to był mój mąż albo moja teściowa, zdarzało się. Pozdrawiam serdecznie mamusię. I na przykład, no nie wiem, gada do mnie bzdury takie, że już nie ten, ja się wkurzyłam, nie odpowiedziałam nic, no pach, na następny dzień mam gradówkę, tak? Albo miałam trudną, stresową sytuację w pracy. Musiałam podjąć jakąś ważną decyzję, nie do końca ona była czasami zgodna ze mną, tak? Ale no takie rzeczy mają miejsce. My jako osoby prowadzące działalności też się z tym mierzymy i nagle stłumiłam emocje, nie powiedziałam tak, albo po prostu coś, zablokowały mi się emocje i zablokowały mi się wokół, patrzę, na drugi dzień swędzi mi oko, mam gradówkę. Natomiast jak ktoś ma bardzo często gradówkę, nawracając, pamiętajcie, kochani, sprawdźcie nużeńca, bo to też może być przyczyna, tym bardziej jak na przykład rzęsy wypadają albo brwi. No to wtedy też może jeszcze być pasożyt, tak? Może to być nużeniec i wtedy idziecie do okulisty, który ma taki specjalny sprzęt, gdzie on tego nużeńca po prostu pod mikroskopem zobaczy. Także stafisargia, kaustikum to są leki, które ja najczęściej stosuję w gradówce, ale jest ich o niebo więcej. Zawsze jakie jest podłoże. Bo jeżeli jest to podłoże emocjonalne, to szukamy leku, który ma w obrazie taką emocjonalność. Więc tutaj, kochani, no właśnie Madzia pisze, Dominika ma rację, dobrze, że pomogły moje rady. No właśnie, pamiętajcie, kochani, o emocjach. To jest naprawdę bardzo ważne. Ja teraz już też pytam pacjentów, od czego się zaczęło? No tam zaczęło się, klima przewiała. Nie to mnie interesuje. Co w tym danym dniu było emocjonalnego? Co się... I zaczyna pacjent myśleć. No bo na przykład dziecko było w szkole i wyśmiali go koledzy. No to już mam lek dla dziecka, tak? Wyśmiali go koledzy, został wytknięty palcami i zachorował na gardło. No baryta fosforika. No cudownie, od razu mam lek. Nie muszę więcej o nic pytać, tak? Więc generalnie powód ma ogromne, ogromne znaczenie. Więc jeżeli Wy stłumiliście emocje różnego rodzaju, Waszego wku, nie powiem brzydko, bo to jest live, to stafisargia nie tylko będzie lekiem na gradówkę, ale będzie lekiem na przewlekłe stany chroniczne, pochwy, grzybice i na przykład zapalenie pęcherza, tak?
po jakimś tam kłótni z mężem, bardzo ciężkiej, bach, kobieta dostaje zapalenia grzybiczej pochwy. No sorry, no nie, to nie jest zawsze nadkażenie. Emocjonalny stan, tak? Czyli stłumiła emocje i to się przełożyło na chorobę. Także to, od czego zaczęło się, ma ogromne znaczenie. Nie, dobra, co to? Mądrze tak. Madzia, leci pa. Mięczak zakaźny u dwulatki na buzi. Jak to uratować? No też, kochani, tutaj mięczak to jest wirus, tak? Ale trzeba by było zastanowić się, kiedy on wyszedł. Co się u dziecka działo, tak? Jaki to był moment w życiu dziecka? Więc tutaj jednoznacznie się nie odpowie. No jednym z lekiem najbardziej popularnym, jeżeli chodzi o mięczaka zakaźnego, jest kalkarea fosforika. Kalkarea fosforika działa cuda na mięczaka. Natomiast nie jest to jedyny lek. Musiałabym znać więcej szczegółów, żeby po prostu Wam tutaj coś powiedzieć. O, nasza Madzia dołączyła z Domiwity. No kiedyś by zrobiła tego live'a ze mną, ale nie idzie kobiety namówić. No powiem Wam, że ma... No po prostu beton. No beton. Ja się czasami też w pracy zderzam z betonem, bo naprawdę, uwierzcie mi, ktoś mi nawet tutaj w pytaniach zadał, czy mogłabym zrobić live, żeby Magda opowiedziała swoją historię. No jak ja mogę ją zmusić? Ją nie mogę, nawet jako pracodawca, ale Magda jest również fantastycznym homeopatą. Naprawdę ona dzisiaj, jej wiedza nie odbiega od mojej, robi cuda z pacjentami, jest mega dla Was pomocna, jest moją prawą ręką. O, tutaj ktoś pisze, pani Madzia, kochamy Cię. No kochamy ją, ale no co ja mam zrobić, nie wiem, może jakieś relalium czy coś, żeby ona ze mną chciała wystąpić. Nie chcę, ma blokadę, nie mam pojęcia, może kiedyś się przekona. Czy przyjmuje nowych pacjentów, kochani? Pani Madzia jest wspaniała. No właśnie, pani Madzia jest wspaniała, a pani Madzia siedzi w ukryciu. No i ja nie mam siły przebicia. Ale jak zaczniecie do niej po prostu mówić, no to może ona się w końcu też odblokuje. Ja powiem Wam szczerze, że nie wyszłabym bez leku homeopatycznego u Olgi na konferencję, gdzie nie było po prostu, widać tego po mnie, ale jest, przed wielkim stresem stosuje się gelzemium. A głębokie gelzemium to jest rodium. I ja sobie to rodium wzięłam. Czy jak macie bardzo ważne wydarzenie, nie możecie zawalić, zależy to, chcecie się bardzo dobrze pokazać i drżenie w obrazie rodium czy gelzemium występuje drżenie tych kończyn, tak? Czyli ja się bałam, że mi zabraknie głosu, no to super, wtedy rodium po prostu zrobiło, ono mnie tak uspokoiło, wyciszyło, ja wyszłam i no poszło dalej. Także rodium faktycznie jest lekiem, gdzie macie bardzo ważne konferencje, spotkania, boicie się, zależy to, nie wiem, od Waszego awansu, od czegoś, to polecam Wam rodium homeopatyczne. Rodium Metallicum zamówiłam sobie w Remedii, jego w Polsce nie mogłam nigdzie dostać, więc zamówiłam sobie z Remedii, z Austrii, przyszło mi w przeciągu 7 dni. A może mała materia medica głównych leków w książce Twojej? Wiecie co? Nie. Raczej to będzie tak, że będzie choroba i będą leki omówione. Tak, żebyście po prostu umieli sobie na przykład, nie wiem, wiecie, że macie RSV-a, odbieracie rozdział na RSV-le i różnicujecie na szybko leki. Bo uwierzcie mi, to się sprawdza najbardziej. Na konferencji pani jak profesjonalistka, dziękuję. No, ale faktycznie rodium metallicum, kochani. Rychy odium się pisze. Rodium. O, jaki fajny temat. Zanik piersi po dwóch ciążach. No, kochani, karmione dzieci piersią. No, ja też miałam zanik piersi. Naprawdę, po 2 latach mi się to odbudowało. Dajcie szansę swojemu organizmowi, dlatego że organizm matki musi się uzupełnić. Ta tkanka tłuszczowa musi się odbudować, kolagen będzie pomocny i tak dalej, ale generalnie przede wszystkim czas. Tak, karmi piersią. No to właśnie, jak pani karmi piersią, to spokojnie. One się zregenerują, one się odbudują. Natomiast pamiętajcie o jodzie.
Jod jest niezwykle ważny, jod jest dla pracy nie tylko tarczycy, ale właśnie gruczołów piersiowych, jajników i tak dalej. I albo te niskie dawki jodu, ten 1 gram, miligram, przepraszam, dziennie, jak będziecie nawet stosować czy jodiki, czy jodku, potasu jodu doktora Jacobsa, to jest jak najbardziej wyższe dawki, czyli płyn Lugola, czy tak jak ja, Jodoral, bo płyn Lugola nie jestem w stanie na chwilę obecną przełknąć, więc się przestawiłam na Jodoral, jest super rozwiązaniem. Jod, jod i jeszcze raz jod. Jod to nie tylko, kochani, tarczyca, to jest cały układ hormonalny, serce, nerki, to są narządy wewnętrzne, które są bardzo ważne, żeby im jodu nie brakowało. Problemy z nietrzymaniem moczu po porodzie, kochani. Problemy z nietrzymaniem moczu. Być może to jest problem taki, że jest za nisko macica i wtedy nie zrobicie nic jak zabieg. To już powiem z doświadczenia po pacjentach, że wtedy idziecie, kochani, na zabieg. Osteopata może Was uratować przed takim problemem. Tu nie tylko homeopatia, ale osteopatycznie jesteście w stanie zrobić dużo. I bardzo miałam też przypadki, gdzie prądy selektywne robiły robotę. Ale na samej homeopatii bym się nie opierała w takim przypadku. Czy od jodu trzeba robić przerwę, kochani? Nie, bo jod jest potrzebny nam codziennie, do codziennego. Możecie sobie robić na przykład jakieś tam dwutygodniowe albo po prostu rotować dawką, ale jod jest potrzebny jak witamina C i witamina D, więc tutaj ja nie widzę, jeżeli my go nie zjadamy w żywieniu, bo go nie ma, no to musimy go uzupełniać. Ropiejące oczka u czterolatki. Argentum nitricum będzie dobre. Jak podać? W wodzie nie da rady pod język. No kochani, w wodzie, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, że możecie rozpuścić kuleczki, natomiast ropiejące oczka to jest za mało. Trzeba dobrać po prostu jeszcze do innego. Czy dziecko jest na przykład zmienne w obrazie jak pulsatilla, czy właśnie argentum nitricum też będzie nerwowe i tak dalej. Tutaj musicie po prostu patrzeć, ale jak najbardziej. Jak się nie sprawdzi argentum nitricum dzisiaj, to jutro dacie inny lek, który jest w rozdziale zapalenie spojówek. Czy udało się Pani wyleczyć helikobakter i SIBO homeopatią? Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj homeopatia jest bardzo pomocna zarówno przy SIBO, jak i przy helikobakterze. To jest bardzo, bardzo temat taki łącznie z HPV-em. HPV też się leczy homeopatycznie, także, ale to są trudne tematy, to są tematy takie, że tu musicie współpracować z prowadzącym, czyli wprowadza się homeopatię, wprowadza się zioła, wprowadza się probiotyki, no bo przy SIBO no to jest przerost nieprawidłowych probiotyków, więc trzeba dać te prawidłowe dieta i to musi iść po prostu całościowo. Czy niedoczynność tarczycy i Hashimoto można wyleczyć homeopatią i odpowiednią suplementacją? Tak, można i jodem. Co przy gradówce u dziecka? Maści nie pomagają. Gradówka to będzie praktycznie, kochani, to samo co jęczmień, czyli też stafisargia, albo są jeszcze fajne krople homeoptik. Można zakropić dziecku homeooptik, to jest złożony lek homeopatyczny do oczu. Jak nie wiecie zupełnie co podać, to zakropcie tym homeooptikiem, a mamy, które karmią swoim mlekiem, zakropcie swoim mlekiem do oczka. Najlepszy efekt przy właśnie takich problemach. Jakie najczęściej podłoże mają choroby skórne? Ja bym powiedziała pasożytnicze, gronkowiec złocisty i problemy jelitowe. Jeżeli u dzieci, które mają AZS, wyprowadza się na prostą jelita, AZS niknie. Także najczęściej zaczyna się to od jelit, potem dochodzą kolejne. Jelita, no to brak fizjologicznej flory, czy trzeba zobaczyć, czy dziecko karmione było piersią, czy od razu dostało mleko modyfikowane, czy były antybiotyki, jak to wyglądało, więc to jest pierwszy taki. Później trzeba zobaczyć, czy nie jest nadkorzone pasożytem, którym pasożytem, co on może powodować, wprowadzić odpowiednie probiotyki i przy tym razem później skóra się nam leczy.
Czy wirus cytomegalia, homeopatią da radę? Wszystko zależy od tego, jakie daje obrazy, ale nie ma choroby, którą nie można leczyć homeopatycznie. Także kochani, każda choroba da się ją leczyć homeopatycznie. Więc tutaj, czy to jest Epstein-Barr, czy cytomegalia, wszystko zależy od tego, jakie macie objawy. Czy przy cytomegalii, nie wiem, jest porażenie układu nerwowego, czy jest po prostu problem z wątrobą, czy jest problem z sercem i pod kątem całego obrazu dobiera się homeopatię. AZS pięknie wyleczony. Janku, pani pacjent. O, dziękuję. Ja się dzisiaj tak wzruszyłam, jak dostałam tą wiadomość. Naprawdę. No i właśnie takie mamy są dowodem na to, że homeopatia działa, że działa po prostu całościowo, bo ja leki dobierałam do całego obrazu. Było odrobaczanie oczywiście, bo jeszcze chyba nie spotkałam się z AZS-em, który nie miałby pasożytów. To się po prostu razem ze sobą, razem do kupy. Jest, jak dziecko jest słabe, jak ma słabe jelita, to jeszcze pasożyt do niego pójdzie. Kiedy u pani będą wolne terminy, aby się zapisać na konsultację? Kochani, słuchajcie, żeby do nas się dostać, do mnie czy Nomadzi, na ten rok raczej już zapisów otwartych jako takich nie będzie. Natomiast taką drogą wejścia do nas na ten moment są pakiety online. Dlatego, że najpierw robimy online, a później wszyscy z online'ów trafiają do gabinetu na wizytę kontrolną, a ci, co byli w gabinecie na pierwszej, na drugiej są na online, czyli my po prostu to rotujemy, ale nie mogę wypuścić więcej niż to, co jest, bo ci pacjenci, którzy teraz na przykład wykupili pakiety online, oni w listopadzie, na początku grudniu będą u nas na wizycie stacjonarnej, więc na ten rok nie. Lista rezerwowa jest pełna, ale z niej pacjenci też trafią już do zeszytu i wtedy jak zwolni się lista rezerwowa, to ja będę Was informować, kiedy będą kolejne zapisy. Jakie najczęściej pasożyty szukać przy AZS-ie? Lamblia, glista, owsik. To są trzy najpopularniejsze. Miałam cytomegalię, poroniłam. Powiedziano mi, że tego się nie leczy. A kto Pani tak powiedział? Muszę przeprowadzić kurację od Pani, ale nie mogę odstawić dwuletniego dziecka od piersia. Czy homeopatia może pomóc? Dlaczego chcesz odstawić, skoro Ty tego i dziecko nie czujesz? Dokarm do końca piersią i wtedy po prostu przyjdzie czas na odrobaczanie. Pamiętajcie, nie zmuszajcie się do czegoś. Jeżeli Wasze dziecko pięknie ssa pierś i Wy jeszcze tego chcecie, to nie róbcie nic wbrew sobie. Ja byłam, jakby mi ktoś powiedział, że ja przy roku karmienia mam odstawić jedno dziecko albo drugie, to bym zabiła, ale przyszedł taki czas, nie wiem, 16 czy 17 miesięcy, że my razem chcieliśmy się odstawić i wtedy jest to najlepszy czas. Wtedy brałam kulki homeopatyczne, które mi zahamowały troszeczkę laktację, ale dziecko emocjonalnie przeszło to bardzo dobrze, więc takie drastyczne odstawianie, bo Wy coś tam musicie zrobić, nie jest dobre. Dokarm do końca, wzmacniaj się teraz witaminami, a później przejdziesz kurację. Ginekolog powiedział, że cytomegalii się nie leczy. Zmień ginekologa. Tylko moja rada taka, naprawdę. Aha, tutaj jest jedna pani pisze, że po roku po karmieniu piersi ma jeszcze mleko w piersi. Spokojnie, ono zaniknie. Można tam gdzieś zastosować właśnie lak kaninum, czy które zatrzyma całkowicie karmienie, całkowicie mleko. Natomiast generalnie to i tak nawet jak nie zastosujesz homeopatii, to w którymś momencie ustąpi. Dobra, patrzę. Od jakiego roku można stosować homeopatię pod kątem wspomagania wzrostu u dziecka? Czy można od urodzenia? Kochani, podobne leczymy podobnym, czyli jak nasze dziecko odbiega od skali tej centylowej, jest poniżej i nie rośnie, to wtedy stosujecie. A po co na zapas? Na zapas to wywołacie sobie próbę lekową, nie o to chodzi. Czyli podobne leczymy podobnym, czyli jak dziecko jest z brakiem wzrostu, wtedy stosujemy homeopatię. Natomiast jeżeli ono nie wiecie jeszcze, czy będzie miało, czy nie, nie. Nic nie stosujemy w homeopatii na zasie. Czy przy odrobaczaniu korzystam z leków farmakologicznych? Ja nie.
Ja nie korzystam, ponieważ mam homeopatię. Więc wiem, że homeopatia w połączeniu z ziołami i w połączeniu z suplementacją przyniesie mi bardzo oczekiwany efekt. Natomiast dzięki temu nie muszę korzystać z farmakologicznych leków i uważam, że takie postępowanie jest dla mnie lepsze i dla moich pacjentów. Natomiast znam przypadki, gdzie używane są leki farmakologiczne, można je łączyć w terapii, trzeba zrobić dobry taką osłonę dla wątroby i jelit i można zrobić to skutecznie i dobrze. Natomiast ja w swojej praktyce leków chemicznych nie stosuję. A czym rozkręcić laktację? Ricinus i lak kaninu, ale w niskich potencjach. CH5, CH9. Zmienność nastroju u czterolatka po pojawieniu się młodszego rodzeństwa. O, kochani, temat rzeka, ale bardzo fajny temat. Bardzo często jest to tak, że to dziecko chce zwrócić na siebie uwagę, że ono jest po prostu zazdrosne. Nawet jak wam tego nie mówi, to po prostu dziecko jest zazdrosne. Ja też miałam zawsze radę dla takich młodych mam, które wracacie z porodówki z dzieciaczkiem do domu. U nas to się bardzo sprawdziło, żebyście sobie dla takiego dziecka przygotowali prezent. Że ten maluszek, który przyjeżdża do domu dla tego starszaka, ma prezent. To jest pierwsze przełamanie, że wow, ty jesteś fajny, witam mnie brat czy siostra, jeszcze dostałem od niego prezent. To jest super. Druga rzecz to jest taka, że powinniście skupiać się bardziej na starszym dziecku na początku niż na dziecku młodszym. Dziecko młodsze sobie poradzi, zje, idzie spać. Chyba, że to jest jakieś dziecko, co ma problemy już neurologiczne po wyjściu ze szpitala i nie możecie go odłożyć, no to wtedy coś trzeba działać. Ale w takim przypadku skupiacie się na starszym dziecku. Natomiast jeżeli mimo wszystko to nie mija, dziecko jest agresywne, dziecko jest zadziorne, płacze, wchodzi wam na kolana w momencie, kiedy na przykład karmicie dziecko, nie radzicie sobie i ten dzieciak sobie nie radzi, to lekiem, który może mu pomóc, to jest Lachesis. Lachesis homeopatyczny ma ogromną zazdrość w sobie, ogromną. On chce być w centrum, on chce być najważniejszy, on chce być, żeby wszyscy dookoła niego skakali, więc on będzie tą zazdrość bardzo pokazywał i może to przekładać na młodsze dziecko, może gdzieś je podszczypnąć, może gdzieś mu złośliwie rzucić jakąś zabawkę i tak dalej. Drugim lekiem, który ma bardzo dużą zazdrość, jak się pojawia małe rodzeństwo, to jest Hyoscyamus niger. I ten Hyoscyamus będzie wtedy na przykład, jak dziecko jeszcze, nie wiem, odpieluchowane, zacznie wam sikać w pieluchę, zacznie wam z powrotem robić kupę do pieluchy, cofnie się w rozwoju, bo chce w ten sposób z waszą uwagę skupić, tak? Bo ono wie, że jak ono się za przeproszeniem zesika do łóżka, czy zesika w pieluchę, no to wy będziecie musieli mu poświęcić czas. Więc dzieci są bardzo inteligentne i wtedy pomocny będzie jak najbardziej Hyoscyamus. Trzecim lekiem to jest Pulsatilla. Pulsatilla, czyli ta przytulanka, czyli to dziecko, które jest trochę okej, a za chwilę będzie po prostu agresywne, albo płaczące, albo coś, ciągle się przytula, ono samo nie wie, jest ten taki konflikt oddzielenia, bo mama nagle zaczęła poświęcać więcej uwagi swojemu młodszemu rodzeństwu. Co się stało? Mało tego, przychodzą wszystkie babcie, przychodzą dziadkowie, wszyscy się skupiają dookoła dziecka, które się nowo narodziło. A co z dzieckiem, które jest starsze, które już było w rodzinie? Więc tutaj jest bardzo ważne to, żeby na przykład jak urodziła się moja córka, to mój syn ją trzymał, mój syn nie miał zakazu podchodzenia, nie miał zakazu dotykania, nie było uważaj tylko nie główkę, uważaj tego nie rób, bo zrobisz krzywdę, tego nie. On po prostu mógł podejść, mógł potrzymać i my to asekurowaliśmy, patrzyliśmy na niego, ale dzięki temu nie było tej zazdrości. Mój syn jest też bardzo emocjonalny, więc on siostrę pokochał od początku, a jeszcze jak mu przyniosła prezent, to już go kupiła od razu. Natomiast bardzo często ja używam właśnie Lachesis czy Hyoscyamus u tych dzieci z tą silną zazdrością i te leki bardzo fajnie pomagają. Czy podpowie Pani coś na moczenie nocne u siedmiolatka? Nie wybudza się w nocy, w dzień nigdy nie było, a teraz jest problem. No kochani, jakie jest podłoże?
Co się dzieje? No siedmiolatek nie powinien już moczyć łóżka. Od kiedy moczy? Co się działo? Czy to było przedszkole? Czy on został oddany do przedszkola, bo tego na przykład nie tolerował? Od kiedy jest to moczenie? Może być to kaustikum, bardzo fajny lek zalękniony, o którym mówiłam Wam wcześniej przy tych gradówkach. To też ma w obrazie bardzo mocne moczenie nocne. Może być to natrium. Leków jest bardzo dużo. Przede wszystkim punkt zaczepienia, od kiedy on zaczął się moczyć. I co wpłynęło na to moczenie? Jakie pasożyty u dorosłych nie pozwalają przytyć? O Jezu, nie wiem, chyba sama bym sobie takiego zaaplikowała. Oczywiście żart. Jakie pasożyty, że nie ma... No chyba tasiemiec. No jak ktoś ma tasiemca, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to on będzie zawsze chudy. Nawet jest takie powiedzenie, ty chyba masz tasiemca, bo jesz dużo, a nie ty jesz. Tasiemiec na pewno, kochani. Jaki jeszcze to... Wydaje mi się, że ten goryjec z dwunastnicy, bo on będzie pił krew, on będzie pił... będzie powodował problemy trawienne i problemy z przyswajaniem, więc tutaj ten goryjec z dwunastnicy też by był godny uwagi. Homeopatia na odchudzanie. Kochani, nie ma takiej. Sama bym pierwsza łykła. Oczywiście też to jest żart, ale nie ma. Waga emocji, czyli co to jest? Gdzieś jakieś... Ja na przykład nabrałam trochę ciałem w zeszłym roku, gdzie miałam bardzo stresujący czas z moją kuzynką, gdzie umierała jej mama, moja bardzo bliska osoba i dużo przeszłyśmy, więc to była jakby waga, która mi przyszła po tym, bo ja nie jadłam, a mimo to po prostu nabrałam ciała i moja kuzynka również, już teraz bardzo sobie pomogłyśmy, doszłyśmy, pogodziłyśmy się z tą sytuacją i wszystko wraca do normy, ale na odchudzanie typowo nie ma, kochani, takiej, no to już by było zbyt piękne. Choroba lokomocyjna u czterolatka w długiej trasie. Poszukaj pasożytów. Najczęściej chorobę lokomocyjną u dzieci powodują pasożyty. Więc one po prostu pod wpływem tej jazdy i takiego przelewania się w brzuchu i tak dalej mogą powodować po prostu objawy, że wyrzucają dużo toksyn, a jak wyrzucają dużo toksyn, organizm sobie z tym nie radzi i w trasie jest źle. Zaburzenie integracji sensorycznej. Od czego zacząć? Od diagnostyki metali ciężkich. Czyli po pierwsze, czy dziecko dostało wszystkie zabiegi okołoporodowe, a drugie metale ciężkie. To jest bardzo ważny temat. Później usuwanie metali ciężkich i dobieranie homeopatii całościowej, która pomoże ułatwić dziecku adaptację. Dobra. Kochani, myślę, że jest 1,5 godzinki. Ja wiem, że Wy macie tutaj po prostu ogrom pytań i cały czas spływają, ale chciałabym, myślę, chyba zakończyć już tego dzisiejszego live'a. Ja Wam naprawdę bardzo dziękuję za to, że jest Was już 20 tysięcy, w tej chwili to już ponad, że doceniacie mój profil. Jest to naprawdę dla mnie ogromnie ważne. To, co te treści, które dla Was tworzę, mam nadzieję, że nigdy nie znikną i nigdy żadna instytucja nie skasuje mojego profilu, bo też takie jakieś zagrożenia gdzieś się zawsze pojawiają. Będą kolejne live'y. Naprawdę, kochani, bardzo mocno myślę o jakichś warsztatach takich homeopatycznych, gdzie moglibyśmy się spotkać, porozmawiać i poruszyć tematy, które są dla Was istotne, ale to na pewno już nie w tym roku. Piszcie mi jeszcze zawsze, jakiego typu porady byście chcieli, bo to też mi ułatwia tworzyć dla Was treści, tworzyć dla Was rolki, tworzyć dla Was nawet książkę, w której będą opisane tam problemy. Także to też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i zapiszę tego live'a, zapiszę na pewno. Dziękuję Wam, kochani, naprawdę. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że byliście tutaj. Dużo osób było z nami w ten piątkowe popołudnie i jestem bardzo szczęśliwa, że mam tak cudowną społeczność. Do homeopatii będę wracać, będę Was edukować, będę Wam pokazywać, jakie są fantastyczne wyleczenia, jeżeli chodzi o homeopatię i mam nadzieję, że ten profil po prostu tak będzie zapamiętany. A ja na dzisiaj kończę, zapisuję dla Was live'a i do usłyszenia, kochani. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję.